Ania i Elsa zostały wyrzucone z ich zamku przez złego lorda z innego królestwa. Co mamy teraz zrobić? Nie panikuj, Aniu. Jesteśmy razem, więc damy sobie radę. Darmowe kursy przedsiębiorczości to prosty sposób na wzbogacenie się. To może nam pomóc. Tony prowadzi dla nas to wspaniałe szkolenie. Nie wierzę. Elzo to Tony we własnej osobie. On jest gwiazdą rozwoju osobistego. Każdy ma niepowtarzalną wiedzę i umiejętności. Musimy tylko dowiedzieć się, jak na nich zarobić. Wystarczy pozbyć się strachu i zwątpienia, by zrobić, co zechcesz. Nie każdy dał sobie radę. Do końca kursu pozostały jedynie 3 osoby. Czy naprawdę jest to takie proste, Tony? No tak, po prostu to zróbcie. Ruszajmy, siostro. Brawo, oto wasze certyfikaty ukończenia szkolenia. Rajciu, czekajcie na mnie. Odetnij nadmiarowe detale od plastikowego elementu. Włóż papier. Zrób podstawę ze słomki. Dodaj kartki z życzeniami i naklejki. Tablica marzeń jest gotowa. Pierwszym krokiem jest utworzenie tablicy marzeń. Umieśćcie swoje życzenia na tej tablicy. Dzięki niej zawsze będziecie wiedziały, do czego dążycie. Chciałabym mieć własną kwieciarnię. A ja lodziarnię. Chciałabym sprzedawać najpiękniejsze kwiaty. A ja lody o wszystkich smakach. Możemy to zrobić. Jak mamy otworzyć nasze firmy bez pieniędzy? Mam już wiaderko. To zawsze jakiś początek. Te kwiatki są piękne. Zróbmy z nich bukiet. Mamy wyjątkowe kwiaty na sprzedaż. To najlepszy prezent z możliwych. Ten bukiet jest taki piękny. Kupię go. Dzięki. Zarobiłam moje pierwsze pieniądze. Tak. Elsa też opracowała plan. Potrzebuję lodu. Odpowiednim miejscem, by go zebrać, będzie zaśnieżony las. Tak, znalazłam. Jest świeży i połyskujący. Jedno wiaderko powinno wystarczyć na start. To skrzyżowanie wygląda odpowiednio. Nieco czarów i przemieniłam zawartość wiadra w pyszne lody. Kup najsmaczniejsze lody w mieście. Są pycha. Poproszę owocowe. To moja pierwsza klientka i pierwsze sprzedane wiaderko. To było takie szybkie. A teraz mam pieniądze. Wytnij z jedwabiu części fartuszka. Zszyj i ozdób tasiemką. I gotowe. Cześć. Bardzo potrzebuję pięknego fartucha. Masz dzisiaj farta. Proszę, wybieraj. Wezmę ten. On był stworzony dla mnie. Przymierzmy go. Wow. Kupuję. Okej. Ciach. I podstawa pod fartuszek jest gotowa. Ozdób go koronkową tasiemką. Dodaj satynową wstążkę. I koronkową kieszeń. Masz bardzo ładny fartuch, Aniu. Też potrzebuję jednego. Mogę zaoferować ci ten śnieżno-biały. Nie, Elzo, nie kupuj go. Nie macie niczego lepszego? Dopłacę. To może ten z unikalnej tegorocznej kolekcji. Wow, jest niesamowity. Nie chcę go zdejmować. Nie musisz. Leży jak ulał. Oh, wow. Ania ma wielu klientów. Od rana zrobiła się duża kolejka. Wszyscy chcą kupić najświeższe i najpiękniejsze kwiaty. Moja firma radzi sobie nieźle. Potrzebuję większego wiaderka na pieniądze. Lody Elzy są najsmaczniejsze w całym mieście. I nikogo to nie dziwi. Każdy z nich jest magiczny. Chcę ich więcej. Mamo, mogę jeść je przez cały dzień. Przyjechałam pół miasta, żeby ich spróbować. Co za sukces. Jestem bogata. Ale gdzie przechować całe zarobki? Przyklej elementy do plastikowego kawałka. Dodaj panel sterujący. Przytnij tryby do odpowiedniej długości. Dodaj tryby do podstawy. Policzmy lali dolary.
Zarobiłam sporo pieniędzy. Muszę je przeliczyć. Maszyna licząca powinna się sprawdzić. Mam! Teraz moje finanse będą uporządkowane. Zrób otwory w plastikowym pudełku. Zrobiliśmy drzwi do sejfu. Przyklej wydrukowany obrazek klawiatury. I zamek z koralików. Ten sejf ochroni zarobki Elzy. I to calutkie! Musimy gdzieś schować pieniądze Olafie. Ja chowam je pod poduszką. Spróbuję. Jest za mała. Czyli masz za dużo pieniędzy. Mam pomysł. Schowajmy zarobki do sejfu. Jest bezpieczny i ma zamek z kodem. Olafie, to świetny pomysł. Przyjaciele policzyli pieniądze i schowali je do sejfu. Nie możemy zapomnieć kodu do zamka. Zrób ściany sklepu używając drewnianych szpikulców. Ukształtuj ramę ze szpikulców. Wytnij krawędź z teksturą z wzorzystego papieru. Zamocuj dach. Ozdób szpikulce słomkami. Przyklej znak. Hurra! Złóż w całość stojak na kwiaty. Przytnij naparstki na doniczki. Ta witryna sklepowa jest pełna kwiatów. Rok zleciał bardzo szybko. Firmy sióstr radzą sobie świetnie. Nie mogę w to uwierzyć. Zaledwie rok temu sprzedałam pierwszy bukiet. A dziś moje kwiaty są uwielbiane przez całe miasto. Dobrze cię widzieć, Aniu. Wiedziałem, że dasz sobie radę. Prześcignęłaś moje oczekiwania. Jestem z ciebie dumny. Dzięki tobie, Tony, zaczęłam wierzyć w siebie. Chcę ozdobić tymi kwiatami mój dom. Są wspaniałe. O, dziękuję. Bukiety Ani schodzą jak ciepłe bułeczki. Wytnij detale z tektury. Złóż razem podstawę pod wózek. Dodaj zasłonę ze szpikulców. I zrób dach z ozdobnej tektury. Pomaluj farbą akrylową i dodaj logo Krainy Lodu. Ozdób szpikulce słomkami. Dodaj zabawkowe koła i ozdobne nogi. Puszysty slime stanie się pysznymi lodami. A paciorki i szpikulce przemienią się w zamrożony sok. Ozdób. Wypełnij butelki ozdobną posypką. Moja firma stała się sukcesem, a minął zaledwie rok. Nowa lodziarnia i autorska sukienka staną się jeszcze bardziej popularne. Każdy z lodów ma wyjątkowy smak i posypkę. Przyszłyśmy po jeszcze jedną porcję twoich pysznych lodów. Elzo, muszę je jeść każdego dnia. Ozdób plastikowe wieczko cienką, ozdobną taśmą. Złóż razem lejek i rączkę konewki. Ozdób kryształami górskimi i małą linką. Jest urocza. Pomaluj farbą akrylową i posyp brokatem. O, jest gorąco. Słońce mocno praży. Moje kwiaty mogą tego nie wytrzymać. Muszę coś szybko wymyślić. Wiem, użyję konewki. Podleję roślinki i nie będę musiała obawiać się upałów. Ta konewka mnie uratowała. To element obowiązkowy. Odetnij nadmiar od wieczka. Dodaj ozdobny szpikulec. Tą łyżką łatwo nałożysz lody. Smacznego! Cześć! Przyszliśmy na najlepsze lody w mieście. Jesteście w odpowiednim miejscu. Jeszcze chwila. Oto pasujący rożek. Zapraszam ponownie. Och, ta łyżeczka bardzo mnie spowalnia. Zmęczyłam się. Hej! Zobacz, co przyniosłem. Tak, mając taką łyżkę, nakładanie gałek lodów powinno być łatwiejsze. Wiedziałem. Chcę kupić największą porcję lodów. Smacznego! Poproszę jeszcze jeden rożek. Pomogę ci. Oto twoje lody. Huh? O, Elzo, to był mój nos. Wydrukujmy strony czasopisma Forbes. Elza i Ania trafiły na okładkę.
Złóż magazyn używając kleju. Dodaj strony. Cieszę się, że w końcu trafiłyście do mojego studia fotograficznego. To specjalne wydanie o kobietach milionerkach. Uśmiech! Właśnie tak! Super! Teraz na lewo! Praca z wami to sama przyjemność. Elzo, Aniu, trafiłyście na okładkę Forbesa. To niesamowite! Wasz wywiad był bardzo inspirujący. Czy mogę zrobić sobie z wami zdjęcie? Użyję go jako wzoru podczas moich zajęć.